Środowiskowy Dom Samopomocy w Łoniowie otworzył w Mikołajki swoje podwoje. W tym dniu odbył się także kiermasz bożonarodzeniowy. Dzisiaj mamy szczególny dzień. Jest to kiermasz bożonarodzeniowy. Prezentujemy prace wykonane przez naszych uczestników i pracowników. I również Dzień Otwartych Drzwi, gdzie chcemy zaprosić wszystkich tutaj do nas, aby się nie bali, przekroczyli ściany naszego domu, żeby zobaczyli, jak wygląda u nas taki zwykły, roboczy dzień. Chociaż dzisiaj, nie ukrywam, jest świątecznie, bo jest Mikołaj, który rozdaje prezenty, cukierki. Odwiedziła nas już zaprzyjaźniona szkoła w Łoniowie, jak również młodzież ze szkoły w Chobrzanach. Perełką ośrodka jest oranżeria. Rosnące w niej kwiaty zostały podarowane przez lokalną społeczność, a pokaźnych rozmiarów kwietnik skonstruowany jest na bazie jabłoni z sadu wójta Kołacza. Oprócz oranżerii placówka oferuje zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry jeszcze w kilku pracowniach. Kolejna pracownia jest to pracownia technik różnych. Tam właśnie powstają te wszystkie cudeńka, które Państwo widzicie. Oferujemy również pracownię komputerową. Dalej mamy pracownię rehabilitacji ruchowej, pokój wyciszeń, gdzie również oferujemy spotkania z psychologiem, z pedagogiem. Uczestnicy wymagają wsparcia w koordynacji wzrokowo-ruchowej, w rozwoju motoryki małej, samorealizacji, samozadowolenia, stwierdziła Magdalena Świstak-Bielska, instruktor terapii zajęciowej. Tak jak tutaj robiliśmy wieńce bożonarodzeniowe z szyszek, taka osoba musi przesegregować taką szyszkę, pomalować, dopasować do wianka odpowiednio. Także tutaj następuje ten rozwój przez właśnie usprawnianie paluszków wzrokowo-ruchowej koordynacji. Z zaproszenia skorzystały także władze samorządowe. Wójt Szymon Kołacz nie wybaczyłby sobie, gdyby w kiermaszu nie wziął udziału. Dla niego powodem do zadowolenia jest dobrze funkcjonujący środowiskowy dom samopomocy, ale także to, że samorządowi udało się uratować od popadnięcia w ruinę budynku, w którym mieści się placówka. Kiedy mi taką propozycję przedstawiono, żeby ten budynek wyremontować, to bardzo szybko podjąłem decyzję, bo w pierwszej kolejności chodziło mi o ten budynek, no nie, bo szkoda, który ma już prawdopodobnie 140 lat i tu był urząd gminy, gdzie tu też pracowałem, a więc bardzo mi zależało. A że to będzie środowiskowy dom pomocy, to teraz jestem bardzo z tego zadowolony, że tu mieszkańcy gminy, oni korzystają z tego. Szymon Kołacz wraz ze swoją zastępczynią Małgorzatą Pyszczek byli pod wrażeniem efektów funkcjonowania placówki, w szczególności ozdób wykonanych przez uczestników i pracowników domu samopomocy. Ja to podziwiam, tą pracę, jaka tu jest wykorzystana. To ja bym nie potrafił, ja nie umiem, nie potrafiłbym tak wszystkiego tego wykonać, co tu wykonały. Panie, bo to pani szefowa i uczestnicy, to jest bardzo ważne. Władze gminy zakupiły stroiki bożonarodzeniowe. Za pozyskane podczas kiermaszu środki zostaną zakupione materiały, z których uczestnicy wykonają stroiki wielkanocne. Placówka powstała w lutym tego roku. Z jej oferty korzysta 19 dorosłych osób. Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, kierownictwo domu planuje powiększyć do 32 liczbę uczestników, nie tylko z terenu gminy Łoniów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada własny środek transportu, którym uczestnicy dowożeni są na zajęcia. Z gościnnego domu samopomocy w Łoniowie, Jerzy Strzyż, STV Info.